Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku, w pierwszym w tym nowym roku. No cóż, pewnie spodziewaliście się troszeczkę częściej odcinków. No tak wyszło, że nie wyszło. Musiałem sobie troszeczkę odpocząć od was i tyle. Ogólnie powiem wam tak, co będzie w nowym roku? Nie będę robił żadnych planów, ponieważ nic z tego i tak nie wychodzi. Są zazwyczaj jakieś komplikacje. Jeśli chcę iść w jakimś kierunku, to cały czas mi coś kłody pod nogi wrzuca. Więc planów żadnych nie będę robił na ten rok na YouTube. Co dalej z kanałem? Jak widzicie, no niestety troszeczkę aktywność spadła. Jak powiedziałem przed chwilą, no niestety musiałem sobie troszeczkę odpocząć. Tym razem nie robiłem prawie nic. No musiałem zrobić sobie małą przerwę. No może troszeczkę większą przerwę. Jakość filmów, jak widzicie, też troszeczkę spadła, ponieważ też zbytnio się do tego nie przykładałem. Nie wiem za bardzo, co wam powiedzieć. Tłumaczyć się nie będę. No nie mam przed kim. Nie mam żadnych zobowiązań wobec was. Więc tłumaczył się z tego powodu nie będę. Co dalej z projektami? Bo pewnie myślicie, że pan MRF naobiecywał i nic z tego nie weszło, nic z tego nie będzie. Mianowicie, no jest to bardzo skomplikowana sprawa z tym, ponieważ jedno ciągnie drugie za sobą. Na przykład to, co mówiłem wam a propos tego motorka napędem na dwa koła. Pewnie myślicie, pan MRF naobiecywał, że nic z tego nie będzie. Wróćcie się do tamtego odcinka, ponieważ tamten motor chce skonstruować, można tak powiedzieć, taki idiotoodporny, taki motorek, który się praktycznie nie będzie psuł, a zarazem będzie bardzo paliwo, nie będzie paliwożerny i będzie oszczędny, więc to na przykład jest powiązane z tym, co aktualnie kombinuje, produkuje, no co aktualnie teraz próbuje zrobić. Więc dlatego też tam, dopóki tego nie zrobię, czyli nie rozwiążę problemu ze spalaniem, nie doszkolę się w tym zakresie, no nie pójdziemy dalej z projektem. Co dalej z turbo projektem, bo też się pewnie zastanawiacie, o motor się spalił, no i dupa i tyle. No mianowicie, jakbyście się wrócili do tyłu, no poprosiłem was o pomoc z tym projektem, chciałem go ruszyć. No jeśli, jak nie potrzebowałem pomocy, naprawdę bardzo, ale to bardzo osób dużo było, które się deklarowało, że mi pomoże, że nie ma problemu, że kurde coś podeślą, wspomogą ten projekt. No i się okazało, że z tych sporej ilości osób, które się tak deklarowały, no nic nie wyszło. Jeśli przyszło co do czego, no to no nikt. Tyle. Ale to nie jest to, że się żalę, że coś w tym stylu. Że nie mam kasy i że normalnie żebram. Nic w tym stylu, tak szczerze wam powiem. Jakieś tam pieniądze zawsze mam odłożone na czarną godzinę, ale to są na czarną godzinę. Więc też ten projekt jest taki bardziej testowy, jak zauważyliście. Wszystko, co było tam robione, było robione na bazie, w fazie testów, więc nie było to też tak dopracowywane stuprocentowo. No nie przewidziałem aż takiego pożaru. Wiedziałem, że tam może się coś zapalić, że może się coś tam stopić, chwycić ogień, ale nie sądziłem, że będzie aż taka akcja. Bo niektórzy będą myśleli pewnie, że no jak przygotowywałem się na to, że się może coś zapalić albo coś, no to, że powinienem w plecaku wozić gaśnicę, koc gaśnicy, czy najlepiej jeszcze ze sobą przyczepkę ciągnąć z wodą i z wężem i pompą gaśniczą. Jak to mówią, nie znasz dnia ani godziny, więc ja naprawdę dużo tym motorkiem pojeździłem, nic się nie działo. Myślałem, że się nic nie będzie działo. No i stało się, no. Stało się w najmniej spodziewanym momencie. Ponieważ go przegoniłem w
poprzednim dniu, no tam go pogoniłem dość ostro poza odcinkami, ale no nic się nie działo, więc myślałem, że sobie zrobię taki test Vmaxa, ile to pojedzie, no i zbiornik nie wytrzymał tego doładowania, dlatego się tak podziało. Co dalej z tym? No, jak mówiłem, to jeszcze nie koniec. To dopiero początek, ponieważ jeszcze tam dość sporo można podnieść moc, dość konkretnie można podnieść moc przy tym silniku. To jak to mówiłem, było to tylko faza testów i przyrosty były duże, ale jeszcze nie takie, jakie oczekuję, że powinny być. Tak na logikę, jakie powinny być przyrosty. Popełniłem tam parę błędów, ale co i jak, no to pewnie w odcinkach zobaczycie. Może w tym roku się uda już skończyć ten projekt i może pojechać na hamownię. No ale to zostaje z tym sam, więc dlatego to też tak długo wszystko trwa. Głównie czemu też tak zbytnio nie ma odcinków na tym kanale? To też jest taka kwestia wyjaśnienia. Od pitbike'u za bardzo nie chcę odchodzić. No zrobiłem tam drugi kanał, co niektórzy wiedzą, no to tam bardziej wrzucam takie filmiki niezwiązane, chociaż też tam rzadziej, bo poświęcam mój czas no temu szkoleniu się na razie, bo nie robię nic, ale bardziej studiuję internet, nie? To jest tak samo jak z Turbo Projektem. Zanim go zacząłem, no to z rok wertowałem te strony internetowe, fora, nie fora, no i się uczyłem troszeczkę na ten temat, zanim w ogóle zacząłem tam to tworzyć. Więc tam ktoś, kto mnie ubiegł w projekcie, no to ja już nad nim myślałem naprawdę długo, długo wcześniej, zanim zacząłem robić. Tak samo z tym paliwem, z tym wszystkim, tak samo już jestem do tyłu gdzieś tak z pół roku. Z pół roku dobra jestem do tyłu, rok. I też właśnie studiuję cały czas. Coś tam próbuję robić, ale troszeczkę mi nie wychodzi. Ostatnio próbowałem robić z tym gazem drzewnym, ale troszeczkę mi to nie wyszło. No i jestem teraz w fazie, można tak powiedzieć, połączenia trzech takich aspektów. Ja bym to tak, no nie wiem, aspektów takich, trzech różnych rozwiązań połączyć w jedno i może to będzie wtedy chodzić tak, jak bym chciał. Bo gaz produkowało, fajny, duży ogień był. Nie nagrywałem tego na YouTube, bo też ze speedbike'ami za bardzo nie było związane. Coś tam wam tam napoczęłem, porobiłem wam tam takie, zrobiłem wam tam posta, ale widziałem, że było małe zainteresowanie. Filmik też było słabe zainteresowanie, więc nawet nie nagrywałem kolejnej części. No dużo jest takich rzeczy na tym, na moim kanale, co po prostu wam napomknę, ale jak widzę, że jest małe zainteresowanie, to nawet dalej tego nie ciągnę. Na przykład ten projekt ze światłami, co robiłem do Pitganga, strasznie słabe było zainteresowanie, a to schodziło nad tym bardzo długo czasu, bardzo dużo czasu nad tym spędziłem, żeby to wszystko ładnie tam pięknie pokleić, popuszczać tą instalację, porobić to. Strasznie małe zainteresowanie, więc zrezygnowałem z tego całkowicie. No bo po co tyle czasu poświęcać? No. Na chwilę obecną no, pitbike'a nie mam żadnego sprawnego, więc też nie ma dlatego jazdy. Nie ma w ogóle żadnych jazd. Pitbike Rider już całkowicie tam zrezygnował. Widzę, że chyba kanał już usunął nawet całkowicie. No w okolicy to tam może by się ktoś znalazł do jazdy, ale ja znowu nie jestem czasowy, tak wam powiem, czyli nie wiem nigdy, kiedy będę miał czas, żeby sobie pojeździć. Dlatego też tak jest ciężko cokolwiek tam ustalić ze mną. Jak widzicie, tutaj silnik od skutera, ten co wam robiłem, no tutaj już zdążyłem tylko osłony pozakładać i co nieco tutaj przy nim grzebnąć. Ale nic więcej tutaj się nie podziało, no to będzie taki silnik testowy, takich różnych rozwiązań, bo nie chcę tego testować na silniku od Quada 110 ani pitbike'a. Szkoda, droższe są silniki niż ten, więc jeszcze może dzisiaj, w dzisiejszym odcinku tutaj ciachnę to tu, ten silnik,
No i ewentualnie wiem, że mam dużo specjalistów na kanale, mogą mi powiedzieć, czy alternator samochodowy musi się kręcić w odpowiednią stronę, czy może się kręcić w drugą stronę, bo sam nawet szczerze się nie zagłębiałem jeszcze w to i nie wiem, jak tutaj zamontować ten alternator, czy musi się kręcić w odpowiednią stronę, czy alternator chcę zamontować tu, czy alternator zamontować sobie wzdłuż tego silnika z połączeniem elastycznym. A czemu alternator? Alternator będzie po to, żeby zrobić tutaj obciążenie na tym silniku jakieś, ponieważ no nie będę na tym jeździł, a chciałbym taki do testowania stacjonarnie zrobić sprzęt. Czyli po prostu, żeby obciążenie było stacjonarnie, czyli zrobimy tam jakieś obciążenie żarówką albo czymś, silnik będzie miał obciążenie i będzie można mu tam pałować, nie? Ewentualnie jak się uda, to się na ciężkie czasy zrobi z tego prądnicę jakąś, nie? Prądnicę, no w sensie agregat, o. Na tym silniku jak się uda zmniejszyć spalanie go. Taka jest sytuacja. A jak będzie dalej, zobaczymy, co nam los przyniesie w tym 2023 roku. No to ja się z Wami żegnam. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Jeśli byście chcieli, mam już tam ponagrywane, tylko nie wiem, czy Wam tutaj wrzucić, czy na ten drugi kanał, akcję z robotą przy Cinquecento. Tam będzie gruba akcja, bo tam silnik mi padł. Jeśli chcecie, no to tam mogę Wam wrzucić filmik z wymiany silnika w Cinkusiu. No. Taka sytuacja. Więc do następnego. Na razie. Trzymajcie się. Hej.